Jakie emocje tuż po finale spodziewałeś się? Jakie emocje? Emocje sięgają zenitu. Nie spodziewałem się, bo odbiór muzyki jest, każdy odbiera inaczej i naprawdę w tym momencie już nie ma mowy o najlepszym głosie w Polsce. Jest mowa tylko i wyłącznie o głosie, który jakby urzekł większą liczbę słuchaczy po prostu. Wydaje mi się, że no, finał był tak wyrównany, że naprawdę no, wspaniały to był film. Więc mówię, przez myśl mi nie przeszło, że mogę to wygrać po prostu, ale starałem się z całych sił, wiadomo. W jaki sposób się przygotowywałeś do dzisiejszego dnia? Bo twoje wykonanie Queen naprawdę potrafiło powalić na kolana. Jak się przygotowywałem? To bardzo ciekawa koncepcja. Starałem się nie nadużywać swojego głosu, to jest pierwsza sprawa. Gdzieś tam tekst sobie przypominałem w głowie i jak najmniej wypowiadać z siebie słów i jak najmniej używać głosu, żeby go przygotować, żeby teraz dać z siebie wszystko, a nie wyeksploatować go wcześniej. Który z dotychczasowych występów był dla ciebie najtrudniejszy i sprawiał takie największe trudności? Który z występów? No finał. Finał był najtrudniejszy, ponieważ było najmniej w sumie czasu, żeby się przygotować. Mieliśmy też wiele pracy tutaj, stąd ograniczona liczba czasu, a jednak no, trzy piosenki i ewentualny singiel. Także to tak, finał zdecydowanie najtrudniejsza część tego programu. Co teraz będzie z tobą dalej? Singiel i teledysk już są, więc nie wypada zapytać, kiedy płyta? Kiedy płyta, tego jeszcze nie wiem. Być może, że w ogóle się ukaże. No cóż, no będę starał się występować i nie zawieść swojej publiczności.